Istotna rozmowa w faktach RMF FM. Łączymy się ze studiem w Warszawie, tam Marek Teichmann, witamy. Witam i mój gość Piotr Naimski, minister do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Panie ministrze, słyszeliśmy o tych dzieciach, które razem z mamami uciekają z Ukrainy, uciekają przed wojną. Pytanie, czy my przez lata, pytanie ważne dla naszych słuchaczy, którzy teraz może są w samochodzie albo ogrzewają dom piecem gazowym, czy my przez lata, tankując benzynę i kupując gaz, nie dawaliśmy pieniędzy Władimirowi Putinowi na to, żeby kupował pociski i rakiety, które uderzają teraz w rosyjskie miasta? Wszyscy, którzy kupowali i nadal kupują ropę naftową i gaz od Federacji Rosyjskiej, zasilają budżet rosyjski, a ten budżet rosyjski jest w dużej części przeznaczony na zbrojenia. Taka jest prawda. Czy w Polsce da się zatankować benzynę, nie dając pieniędzy Putinowi? Nie. Nie da się dzisiaj niestety tego zrobić, dlatego że 2/3 ropy naftowej przerabianej w polskich rafineriach, czyli produkującej paliwa na polski rynek, pochodzi ciągle z Rosji. Co zrobić, żeby z tym skończyć? Ja chcę zapłacić więcej. Czy jak zapłacę 7, 8, 9 zł za litr, to będę mógł tankować nie od Putina? To jest dłuższy proces. Ta dywersyfikacja, czyli różnicowanie kierunków dostaw surowca ropy naftowej do Polski jest realizowana i zaczynaliśmy nie tak dawno temu od ponad 90% udziału rosyjskiej ropy w polskich rafineriach. Dzisiaj w Płocku to jest 60%. To niestety jest proces dłuższy, ale to, co się dzieje na Ukrainie, wojna na Ukrainie, ona zmienia perspektywę. Ona powoduje, że zaczynamy myśleć o tym, że warto jest zapłacić więcej, jak pan redaktor mówi, dlatego że solidarność i bezpieczeństwo muszą kosztować. I o tym w tej chwili dyskutuje się w Europie, o tym dyskutuje się na Zachodzie. Czy to jest, panie ministrze, nakładamy na Rosję. Czy to jest kwestia ceny? To znaczy, jeżeli my byśmy płacili więcej za benzynę, to wtedy można byłoby ją kupić z krajów arabskich i po prostu dostarczenie jej, co prawda droższe by było, ale by ta ropa była. Czy to jest raczej kwestia tego, że my nie mamy infrastruktury, która by pozwoliła to zrobić? My mamy infrastrukturę w Polsce, która pozwala sprowadzić dowolną ropę do polskich rafinerii. W dowolnej ilości? Wymaganej ilości, tak, w wymaganej ilości. To, co w tej chwili się dzieje w Polsce, bo o tym można mówić, to są względy ekonomiczne naszych rafinerii i one muszą ustąpić temu, że widać, iż te pieniądze, które są przepompowywane do Rosji, one obracają się po prostu przeciwko nam i to jest sytuacja, która jest nie tylko polską sytuacją, ona jest europejską sytuacją. Jeżeli już ograniczymy się do Europy, to na pewno kraje europejskie w tym mają udział i to jest kwestia decyzji, można powiedzieć, wspólnej europejskiej i jesteśmy o krok od podjęcia tej decyzji, czyli decyzji o tym, że zarówno gaz, jak i ropa przestaną być kupowane przez Europejczyków w Rosji. Bo ja rozumiem, panie ministrze, że to nie dałoby się zrobić tak, żeby na przykład polskie rafinerie, czyli Orlen i Lotos, czyli państwowe firmy na przykład by powiedziały, kupujemy od krajów, które nie są Rosją, czyli głównie z krajów arabskich, z Ameryki. No bo jeżeli my byśmy to sami zrobili, no to wtedy bylibyśmy momentalnie niekonkurencyjni wobec rafinerii, które są w innych krajach, które by sprowadzały ropę rosyjską, więc to musi być solidarna decyzja europejska. To powinna być solidarna decyzja europejska, dlatego rzeczywiście te konkurencyjne przewagi albo można powiedzieć ta niższość konkurencyjna, która by tego jedynego, który by taką decyzję podjął, dotknęła, może być bardzo rzeczywiście trudna gospodarczo. Dlatego to jest kwestia całej Europy i o to w tej chwili warto występować i to będzie drożej, przynajmniej chwilowo będzie drożej. O ile? Przepraszam panie ministrze, że tak dopytuję się, ale no, słuchają nas ludzie w samochodach. Nie umiem. Panie redaktorze, ja wiem, że pan mnie dopytuje. Ja dzisiaj nie umiem powiedzieć, czy to embargo na ropę rosyjską w Europie, na ile podniesie cenę benzyny w krajach europejskich, także w Polsce. Nie umiem tego dzisiaj powiedzieć. Nie wiem, czy ktokolwiek jest w stanie to dzisiaj powiedzieć, dlatego że to zależy od rynku globalnego. To zależy od tego, jak zachowa się rynek ropy naftowej, producenci ropy naftowej. Będzie duże zawirowanie, ale później się ustabilizuje. A technicznie, po prostu zostaną zastąpione te dostawy rosyjskie. A technicznie, zostając jeszcze przy ropie, technicznie Europa jest zdolna do tego, żeby przyjąć tyle ropy i ją przetworzyć, żeby sobie poradzić bez rosyjskiej ropy? Tak, technicznie jest zdolna. To teraz przejdźmy teraz do gazu, bo tutaj jest problem, czy Europa jest zdolna do tego, żeby technicznie sobie poradzić, ile czasu zajmie ewentualne dostosowanie się, bo wiemy, że jest na przykład dużo gazoportów w Hiszpanii, ale nie ma ich w Europie Środkowej, nie ma dobrego połączenia infrastrukturalnego pomiędzy Hiszpanią a na przykład Niemcami. Jak szybko jesteśmy w stanie się odciąć od rosyjskiego gazu? To zabierze, no trudno powiedzieć, ale 2 lata, 3 lata, dlatego że trzeba zbudować brakujące fragmenty rurociągów, gazociągów, które połączą terminale, bo terminale istnieją i przepustowość czy możliwości przyjmowania gazu w terminalach, w gazoportach w zachodniej Europie są duże, ciągle niewykorzystane, ale brakuje gazociągów, które ten gaz z gazoportów wprowadzą do systemów. To zajmie trochę czasu, to jest kwestia decyzji strategicznych, to jest kwestia pieniędzy. Dzisiaj z dnia na dzień Europa będzie miała ogromny kłopot z zastąpieniem rosyjskich dostaw. No, można powiedzieć, że w Polsce jesteśmy w lepszej sytuacji. Dlatego że w Polsce realizujemy naszą strategię różnicowania kierunków dostaw i gdybyśmy z dnia na dzień przestali odbierać w tej chwili rosyjski gaz ze wschodu, to jesteśmy w stanie sobie poradzić, wprawdzie w stanie kryzysu, a od końca tego roku już w sytuacjach normalnych. To jest lepiej. Lepiej niż gdzie indziej. Gdyby nie to, że rząd Leszka Millera zatrzymał połączenia, które wyście budowali jeszcze w czasach rządu Jerzego Buzka z Norwegią, to już od lat moglibyśmy być bez rosyjskiego gazu. Strasznie tego żałuję, muszę powiedzieć. To jest prawda. Ja też tego żałuję. Ja miałem ten, można powiedzieć, i zaszczyt i po prostu uczestniczyłem w tych projektach, które były rozbite przez rząd SLD. Dziękujemy słuchaczom RMF FM. Zostajemy na antenie radia internetowego RMF24, na stronie rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych. Panie ministrze, tak, to jest coś, czego ja też nie mogę odżałować, bo to pan jest jednym z tych ludzi, którzy od wielu lat starają się zrealizować ten projekt i on chyba... Od 30. I on chyba zostanie domknięty. Uda się doprowadzić do sytuacji, w której Polska nie będzie przedłużała kontraktu wieloletniego z Gazpromem, nie będzie kupowała w długoterminowym kontrakcie rosyjskiego gazu, ale ja się boję ciągle jednego, tego, że to jest infrastruktura krytyczna, ten gazociąg z Norwegii. Jak pan sądzi, czy może być dużo prób sparaliżowania jego otwarcia, jego uruchomienia, jakichś dziwnych pomysłów ekologicznych, jakichś aktów sabotażu? To jest tak, że wydaje się, że jesteśmy naprawdę na dobrej drodze, żeby ten projekt ukończyć zgodnie z harmonogramem i terminem przewidzianym 6 lat temu. W październiku Baltic Pipe będzie ten do Danii i do Norwegii potem będzie gotowy i pełna jego przepustowość, czyli możliwości pełne będą uruchomione do końca roku. Mamy potwierdzenie z Danii, dlatego że dzisiaj dosłownie Duńska Agencja Środowiskowa wydała to dodatkowe konieczne pozwolenie, by ukończyć te duńskie kawałki, o których słyszeliśmy, że to nietoperze i myszy przeszkadzają w ich budowie, ale to zostało przez Duńczyków pokonane. W związku z tym Energinet w terminie potwierdza to oficjalnie, ukończy tę inwestycję. W związku z tym od tej strony jest w porządku. czy od strony inwestycji. Natomiast infrastruktura krytyczna, odniosę się do tej części pana pytania, to jest problem, dlatego że to dotyczy gazociągów, to dotyczy sieci elektroenergetycznych, tych wysokiego napięcia, a także dystrybucyjnych, elektrowni. Otóż te elementy umożliwiające dostęp do energii, dostawy energii, one po prostu muszą być chronione i są łakomym kąskiem dla kogoś, kto chciałby to zakłócić, kto chciałby zaatakować. My mamy do czynienia z atakami z internetu, z przestrzeni cyber, prawda, z przestrzeni internetowej. Mamy z tymi atakami ciągle do czynienia i my się bronimy przed nimi skutecznie. Oczywiście to tak jest jak na wojnie. Ta wojna w internecie jest prowadzona, ona od dawna jest prowadzona. Mamy ją prowadzoną przez hakerów indywidualnych, ale mamy też i wiemy to, że ona jest prowadzona z ośrodków finansowanych, no, czy to przez Rosję, czy przez inne wrogie po prostu państwa, rządy. To jeszcze jeden gazociąg, Nord Stream 2. Czy wierzy pan, że... Ja trochę się boję zadać to pytanie, ale czy wierzy pan, że na przykład Nord Stream 2 kiedyś być może zostanie uruchomiony przez prezydenta Nawalnego, prezydenta Federacji Rosyjskiej, będzie normalnym projektem biznesowym? Pan w jednym pytaniu zadał dwa pytania. Po pierwsze, czy w Rosji będzie prezydent Nawalny, a po drugie, czy Niemcy i Rosja zrezygnują z tego gazociągu. To jest niewiadoma. Ja nie potrafię w tej chwili na to odpowiedzieć. Czy Putin zostanie obalony, czy ta jego grupa, która rządzi w tej chwili, zostanie obalona i jaka będzie następna. Problem z Rosją polega na tym, że niezależnie kto rządzi w Rosji, wszyscy rządzący Rosjanie pamiętają, że Imperium Rosyjskie było wyznaczone cerkwią wielką zbudowaną w Łodzi. W Łodzi, żeby nie było wątpliwości, w Polsce, w Łodzi. Tam ta cerkiew w dalszym ciągu stoi. I to jest granica Imperium Rosyjskiego. A wierzy pan w Rosję nieimperialną? Trudno jest uwierzyć w Rosję nieimperialną, dlatego że imperializm rosyjski był carski, był sowiecki, był bolszewicki i jest w tej chwili putinowski. To jest ciągle rosyjski imperializm, który ma różne narzędzia do dyspozycji, ale ciągle jest tak, że terytorialne zdobycze tego imperium są fundamentalne i odzyskanie tego, gdzie Rosja panowała, jest strategią wszystkich panujących czy rządzących w Moskwie, na Kremlu. Z tym się trzeba liczyć. To jest coś, z czym żyjemy, to są nasi sąsiedzi i powinniśmy o tym pamiętać, no i mieć się na baczności, bo to jest oczywiste. To, co się dzisiaj dzieje na Ukrainie, ta wojna, to jest brutalne przypomnienie. Brutalne przypomnienie nie tylko nam, Polakom, ale wszystkim Europejczykom, ale nie tylko. Przypomnienie Zachodowi, z czym mamy do czynienia. I bardzo wyraźnie to przypomnienie było widoczne w niedzielę. Ja muszę powiedzieć, że to były szokujące obrady Bundestagu, jeżeli chodzi o słowa, które tam padały, nie tylko ze strony kanclerza z SPD, czyli partii, która... No, wśród tej lewicy niemieckiej, w przeciwieństwie do zielonych, którzy zawsze byli jednak mocno krytyczni wobec Rosji, to SPD była wyjątkowa w swoim podejściu do Rosji, ale też CDU brzmiało jak takie CDU z czasów Adenauera tak naprawdę w tym wystąpieniu. Czy niemiecka zmiana jest według pana trwała i czy to jest też trwała zmiana energii Wende i modelu niemieckiego energetycznego? Ja powiem tak. Niemcy mają jako zbiorowość taką dużą zdolność do nagłych przemian. Ta przemiana nastąpiła w marcu 1933 roku. Ta przemiana nastąpiła w maju 1945 roku. Ta przemiana nastąpiła także w listopadzie 1989 roku i ta zdolność do zmian o 180 stopni, jak sami piszą Niemcy w tej chwili, w ciągu jednego dnia, w ciągu jednego przemówienia, to jest groźne. To jest groźne po prostu. Dlatego, że nie wiemy, w którą stronę Niemcy się za chwilę odwrócą o 180 stopni. Czy Czy myśli pan, że może być taka sytuacja, to zabrzmiało naprawdę groźnie to, co pan powiedział, czy myśli pan, że może być taka sytuacja, w której dojdzie do jakiegoś zawieszenia broni na Ukrainie i nagle znowu okaże się, że jest jakaś przestrzeń do takiego strategicznego porozumienia pomiędzy Niemcami a Rosją? Że jest business as usual, czyli biznes jak zwykle, prawda? Tak. Ja szczerze mówiąc nie wykluczam takiej możliwości. Czas zweryfikuje to wszystko. Miejmy nadzieję, że to otrzeźwienie, które przyszło w elicie politycznej niemieckiej, że ono się utrzyma i że Niemcy zaczną być partnerem wiarygodnym. Jednym z fundamentów energii Wende, tej niemieckiej transformacji energetycznej, było takie założenie, w którym odchodząc od paliw kopalnych docelowo traktuje się gaz jako paliwo przejściowe do momentu, kiedy nie zostaną rozbudowane odpowiednie moce energetyczne. No i nie traktuje się jako tego paliwa przejściowego, jako stabilizatora systemu energetyki jądrowej. Niemcy powoli odcinają od swojego systemu i wygaszają kolejne bloki jądrowe. Czy myśli pan, że nie ma odwrotu od tej strategii? Tutaj nie ma pewności. W Niemczech zaczęła się już w tej chwili dyskusja na ten temat i spółki, firmy, które są operatorami w elektrowniach jądrowych, do niedawna nie dopuszczały takiej możliwości, dlatego że oni od kilku lat się przygotowują do zamknięcia. W związku z tym są technicznie, technologicznie już przygotowywani do zamknięcia, ale dzisiaj podobno w Niemczech takie głosy stamtąd dochodzą, że rozważają możliwość wydłużenia funkcjonowania tych bloków jądrowych. No, sytuacja jest trudna, dlatego że niemiecka energetyka jest uzależniona od gazu w bardzo dużym stopniu, w dużo większym notabene stopniu niż na przykład polska energetyka. I oni, nie mając gazu, z dnia na dzień będą mieli duży problem, a mają przecież możliwe do utrzymania źródła energii. To zwykły pragmatyzm będzie prowadził do tego, żeby to utrzymać. Ale co się stanie, zobaczymy. Panie ministrze, a kiedy zacznie działać pierwszy polski, taki pełnowymiarowy blok jądrowy? Przewidujemy w 2033 roku. Przygotowania do tego są prowadzone naprawdę bardzo intensywnie. Czy obecny kryzys na Ukrainie sprawia, że powinniśmy powiększyć docelową liczbę bloków jądrowych, które powstaną w Polsce? Nie. Powinniśmy konsekwentnie realizować nasze plany. I to będzie już naprawdę bardzo dużo. Chcemy zbudować 6 reaktorów, dużych reaktorów, które dadzą nam mniej więcej 20-25% produkcji energii w pierwszej połowie 40 lat. To jest bardzo duży, poważny program dla polskiego państwa, dla Polaków. Będzie musiał być prowadzony konsekwentnie przez wiele rządów, wielu polityków, a tak naprawdę przez pokolenie. Ale jest to do zrobienia. Ja wiem, że to trochę zakrawa o fantastykę naukową, ale świat skokowo się rozwija technologicznie. Udało się przeprowadzić na Uniwersytecie w Oksfordzie kolejny eksperyment dotyczący fuzji jądrowej. Jak pan sądzi, na ile realne jest to, że my będziemy, jak to się mówi, w naszym życiu zobaczymy jakiś kolejny skok technologiczny, jeżeli chodzi o wytwarzanie energii? Panie redaktorze, ja sądzę, że w pana życiu może pan zobaczy. W moim prawdopodobnie już nie. Panie ministrze, ale docelowo będziemy szli według pana do systemu, w którym my będziemy się opierali na tych odnawialnych źródłach energii, czy raczej to będzie tak, że pojawią się inne zapasowe, właśnie nowe technologie jądrowe? Wie pan, przede wszystkim jest nadzieja, że pojawią się nowe technologie, nowe możliwości magazynowania energii. Jeżeli te możliwości, sposoby magazynowania energii w dużej ilości i w sposób taki, że można ją bardzo szybko i wydajnie oddawać z tego magazynu, to będzie rzeczywiście rewolucja technologiczna. Są w tej sprawie prowadzone prace, wydawane są na to pieniądze. Jest duża nadzieja, że to się stanie. Na razie tego nie ma, ale jeżeli stać będzie, to wszystkie te odnawialne źródła będą miały nowe życie. No, będzie inaczej. Panie ministrze, to jeszcze jedno pytanie dotyczące energii elektrycznej właśnie, dlatego że nastąpiło odcięcie Ukrainy od tego białorusko-rosyjskiego systemu energetycznego. Następuje przyłączenie jej do systemu europejskiego. Na ile to jest stabilna sytuacja i na ile stabilna jest sytuacja też naszego systemu elektrycznego? My sami mamy wewnątrz Polski spore problemy, spore wyzwania dotyczące infrastruktury przesyłowej. Ile też powinniśmy wydać jeszcze na to, żeby zabezpieczyć europejski i polski system przesyłu energii? Wie pan, to jest... Może dwa słowa o tym, co jest dzisiaj. Dzisiaj jest tak, że rzeczywiście system energetyczny, elektroenergetyczny ukraiński pracuje, jak to się mówi, wyspowo, czyli jest odłączony od świata zewnętrznego i daje sobie radę pomimo wojny. Pomimo tego, że są niszczone niektóre elementy tego systemu. I zwrócili się Ukraińcy do Europy, do europejskich operatorów o przyłączenie szybsze niż było przewidywane, bo było przewidywane na 2023 rok do europejskiego systemu. To jest w tej chwili rozważane bardzo poważnie. My w Polsce popieramy to, chcemy tego, ale to jest duże zagrożenie dla europejskiego całego systemu, bo jak coś się źle potoczy na Ukrainie, to impuls może dojść do Lizbony. Impuls? Co to znaczy tak naprawdę? To znaczy, że jeżeli będzie duży blackout na Ukrainie, na przykład systemowa na Ukrainie, to przy połączeniu synchronicznym z całą Europą może się okazać, że europejski system zacznie się dzielić na kawałki i grożą nam blackouty w Europie. No a coś złego w takiej sytuacji mogą chcieć Ukraińcom zrobić Rosjanie? No, to jest pytanie, na ile Rosjanie podejmą decyzję, że niszczą infrastrukturę energetyczną w zajmowanej przez siebie, tak jak się planowali, Ukrainie. To jest otwarte pytanie, ale przyłączona Ukraina, która jest niestabilna wewnątrz, jest zagrożeniem dla systemów europejskich, ale to jest też cena solidarności. Dlatego, że ten ruch przyłączający ich do Europy to jest także oczywiście ruch polityczny, ruch solidarności z Ukrainą. I tą solidarnością tą rozmowę będziemy kończyli. Piotr Naimski, minister do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Bardzo serdecznie dziękuję, panie ministrze. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Za tą rozmowę. Dziękuję bardzo, do widzenia, do zobaczenia i do usłyszenia. Do widzenia.